Witam serdecznie na moim kanale Wszystkie Znaczki. Witam wszystkich na czytaniu karty na dzień dobry, na 15 lutego, czyli na wtorek. Zaczynamy od rybki jak zwykle. Zaczynam tasować. Oczywiście czytam z karty Mermaid Tarot. To są moje najlepsze karty. Jeszcze dodam, że czytam karty tarota hobbystycznie. To nie jest mój, to nie jest to, czym się głównie zajmuję. I robię też już to od bardzo długiego czasu. Głównie kładę karty właśnie dla siebie, też każdego dnia karty dnia. Także już troszeczkę doświadczenia. Jest. Dobrze, drogie rybki. Karta na jutrzejszy dzień dla Was na wtoreczek. Rybki. Praca. Samopoczucie. Miłość. Single. Co jest przed Wami ukryte oraz rada. Dobrze, moi kochani. Dla Was, rybki, na jutrzejszy dzień w pracy jest albo bardzo ciężki dzień dla niektórych, albo jest to problem, który będziecie mieli przez, zaraz Wam powiem, przez Wasze, jakby to dobrze nazwać słowa, przez Waszą zbytnią pewność siebie i Wy za szybko byście chcieli osiągnąć swój cel. Macie swój cel w pracy, chcielibyście osiągnąć go bardzo szybko, także może, nie wiem, awans, wskoczyć na wyższe stanowisko, to uważajcie, żeby po prostu nie podejmować decyzji zbyt szybko i pochopnie, moi drodzy, bo to Wam może wyjść nie za dobrze i uważajcie na jutrzejszym dniu, żeby uważajcie na swoje troszeczkę zachowanie, żeby przypadkiem kogoś po prostu nie oszukać, ale w sposób taki, że wy może nawet byście o tym nie wiedzieli lub wiedzieli, jeżeli świadomie, to, no to jeszcze gorzej, ale żebyście po prostu sobie nie narobili wrogów, moi drodzy, bo to jest tutaj całkiem możliwe w jutrzejszym dniu. Także jutro sobie spokojnie, moi drodzy, pracujcie. Rwijcie się z motyką na słońce. Jeżeli chodzi o singli, no to single. Single wzbudzają zainteresowanie u płci przeciwnej i nawet Wam to dobrze wychodzi. Jeżeli mieliście ze sobą jakiś związek wcześniej toksyczny lub no taki, który już po prostu dawno się skończył i dawno już powinien się skończyć też i w Waszej głowie, to on się właśnie kończy, także w porządku. Jeżeli chodzi o kartę dla związkowców, no to u Was jak na razie nic się nie rusza do przodu, na razie sytuacja jest jaka była. Zaraz sobie dopowiemy tutaj do tej karty. Tak, na razie nic się nie zmienia, ale przyjdzie na to swój czas. Niedługo Wy lub Wasz partner stanie na nogi. Tak jak tutaj jest pokazana pierwsza karta, właśnie tutaj ta Pani sobie leży zamrożona, a następna karta jest już, idzie z prądem. Także drogie rybki, będzie dobrze. Ukryte przed Wami jest, że Wy możecie mieć jakiegoś konkurenta w Waszym otoczeniu, także uważajcie, moi drodzy. A radą jest, abyście dobrze skupili uwagę na szczegóły, dobrze obserwowali otoczenie. Drogie rybki, to było czytanie karty dnia dla Was na wtorek, 15 lutego. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, no i do następnych też filmików Was zapraszam. Moi drodzy raczki. Witam wszystkich serdecznie, drogie raczki, na czytaniu karty dnia, 15 lutego, wtorek. Raczki. Raczki, praca, samopoczucie, miłość, single. Co jest przed Wami ukryte oraz rada. Ok, no to na pewno raczki mają radę taką,
żebyście byli otwarci na nowe przygody, na nowości i nie zamykali się w sobie. Jeżeli chodzi o wasze podejście, to jesteście pewni siebie, robicie to, na co macie ochotę, robicie to wszystko w dobry sposób, jaki trzeba. Także tutaj jest wszystko pozytywnie. Jeżeli chodzi o pracę, to wypadła wam taka sama karta, jak u rybeczki przed chwilą. Także tutaj uważajcie, czy nie będzie to jakaś, żebyście wy się nie potknęli w pracy nad pewną kwestią. Jeżeli będziecie robili jakiś projekt, sprawdzajcie błędy, bo tutaj troszeczkę znaczenie jest inne niż u rybki, bo u was jest bardziej taka sytuacja, żebyście wy zwracali uwagę na szczegóły, aby nie popełnić błędu, bo przez to możecie po prostu dużo na tym stracić i możecie się w karierze waszej przynajmniej tymczasem zatrzymać. Jeżeli chodzi o singli, single się uleczają, otwierają na nowe związki, bardzo fajnie, a jeżeli chodzi o związkowców, no to sytuacja jak na razie się nie zmienia. Ukryte przed wami są małe szczegóły, których wy nie zauważacie. Uważajcie, moi drodzy, w jutrzejszym dniu na szczegóły. Okej. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania. Dzięki, że oglądacie. Cieszę się bardzo, że jest was coraz więcej. Witam teraz skorpiony wszystkie na czytanku 15 luty 2022. Wtoreczek, karta na dzień dobry. Drogie skorpiony, karta na jutrzejszy dzień. Co tam u skorpionika będzie się jutro działo? Skorpion, praca, samopoczucie, miłość, single, co jest ukryte i rada. No dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, no to wy czujecie się tak, że o tym, o czym pomarzycie, to się wam wszystko spełnia. Także wy czujecie się wysłuchani. Jeżeli chodzi o waszą pracę, jak na razie wszystko stoi w miejscu, na razie jest to zamrożone, nie wiecie do końca, na czym stoicie, jest po prostu wstrzymanie takie działań jak na razie. Jeżeli chodzi o wasze samopoczucie, no to czujecie się, chociaż wiecie, że mogą się wasze marzenia spełniać, to wy się czujecie tak, jakby wam jeszcze czegoś brakowało, no i byście potrzebowali czyjejś pomocy. Wy potrzebujecie czyjejś pomocy, może wsparcia. Jest to wołanie takie o pomoc, tak jak tutaj właśnie ta syrenka woła o pomoc swojego partnera lub przyjaciela, kogoś, kto po prostu tej pomocy jej udzieli. Moi drodzy, jeżeli chodzi o singli, to single jak na razie oczekują, obserwują i są cierpliwe, jeżeli chodzi o szukanie partnera. Jeżeli chodzi o skorpioniki, o wasz związek, no to wy będziecie podejmować walkę, wy będziecie pracować nad czymś i wygląda na to, że wy nie będziecie też podejmowali tych decyzji sami, tylko możecie za pomocą specjalistów podejmować te decyzje. Wy możecie prosić o pomoc przyjaciół, rodzinę, ale wygląda na to, że wy będziecie na pewno nie sami wszystkie decyzje podejmowali. Ukryte przed wami jest, że wy siebie nie doceniacie, moje drogie skorpiony. Wy siebie nie doceniacie. Karta właśnie ta tutaj piękna, to są kochankowie. I ta karta niestety nie była w ten sposób, ale była w ten sposób. Także wy nie zwracacie uwagi na siebie. Tak naprawdę zaniżacie, można powiedzieć, waszą samoocenę. Radą dla was jest, jak na razie, pewne rzeczy, które was dręczą, aby je zablokować. Także sytuacja, która was dręczy i to jest tutaj radą zablokować sytuację. Dziękuję, drogie skorpiony, za obejrzenie czytanka na wtorek. Czytanie na wtorek dla
Teraz będzie dla wagi, przepraszam. Witam drogie wagi na czytanku na wtorek, 15 lutego. Drogie wagi, kasujemy karty i rozkładamy. Mam nadzieję, że mieliście super walentynki. Drogie wagi, wy ostatnio mieliście też bardzo fajne czytania. Przez dłuższy czas, jak robię już czytania dla wszystkich znaków, to widzę, że wy nawet te karty dnia macie po prostu fajne. Także to jest bardzo fajne. Karta dnia na wtorek dla wagi. Wy, ok, praca, samopoczucie, miłość, single, co jest ukryte oraz rada. Moi drodzy, drogie wagi, wy, jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, samotności nie będziecie czuli. Jeżeli chodzi o waszą pracę, wasza praca potrzebuje pewnych afirmacji od was, także wy musicie teraz zaafirmować pewne rzeczy, które byście chcieli osiągnąć, które byście chcieli podjąć, czy to jakaś funkcja w pracy, czy jakąś rzecz, którą byście nową chcieli robić, nauczyć się, czy jakiś projekt, czy nawet zmiana pracy, jeżeli byście chcieli, no to wystarczy, żebyście to afirmowali, moi drodzy. Jeżeli chodzi o samopoczucie, uważajcie na jutrzejszy dzień, abyście nie czuli się zbytnio przygnębieni i nie zasięgali po prostu porady od butelki, no prosto mówiąc, żebyście jutro się nie przez po prostu przygnębienie nie napili. Jeżeli chodzi o singli, single mają możliwość poznania kobiety lub mężczyzny. Jeżeli jesteście mężczyznami, no to macie możliwość poznać kobietę o brunetkę, o ciemnych włosach, a jeżeli jesteście kobietami, macie możliwość poznać blondyna. Także tutaj mogą być na horyzoncie osoby dla was. Bardzo fajnie, że no, macie po prostu możliwość. Bądźcie pewni siebie w tym wtedy. Jeśli kogoś zauważycie, to postarajcie się zaprosić na randkę. Jeśli wam ktoś padnie w oko, pamiętajcie, że to jest karta dnia, także ta osoba przyjdzie, jeżeli przyjdzie do was, akurat zaafirmuje z wami to, zarezonuje z wami to czytanie, no to pamiętajcie, że macie tutaj jedną szansę. Jeżeli chodzi o związkowców, no to tutaj wagi mają sytuację, że jedna osoba w waszym związku mogłaby manipulować pewnymi sprawami, z tym, że ta osoba chce dobrze. Także to jest, może w pewnym sensie, w pewnej kwestii wyżeście się ze sobą nie zgadzali. Droga waga, powiedziałaś nie, nie zgadzasz się na to i na to, na przykład na inwestycje tego i tego. No a wasz partner twierdzi, że to jest dalej dobry pomysł i będzie robił wszystko po prostu, żeby to wypaliło, ale też jest tutaj informacja, że ma rację, no w dobrej wierze, moi drodzy. Jeżeli chodzi o to, co jest przed wami ukryte, no to są pewne sprawy w zawieszeniu. Jeżeli wy oczekujecie na jakiś list, czy oczekujecie na paczkę, czy na informację od kogoś, na telefon, no to jutro tak najprawdopodobniej to się nie stanie. Jeżeli chodzi o radę, no to to jest czekać, czekać, bądźcie cierpliwi, moi drodzy. Ok, drogie wagi, dziękuję za obejrzenie karty na wtorek. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, no i do następnych czytań. Koziorożce, koziorożec, koziorożec. Karta dla koziorożca na 15 lutego, wtorek, koziorożec, koziorożec, dobrze, koziorożce, wy, koziorożce, wasza praca, samopoczucie, miłość, single, co jest przed wami ukryte oraz rada, moi drodzy. Zerknę na karty, łyczek, herbaty. Ok, 7 różdżek, as pentakli, królowa pentakli, 4 kielichy mamy i 2 kielichy, 8 pentakli. Ok, the emperor. Ok,
Drogie koziorożce, jutrzejszy dzień może być dla Was dniem, gdzie nie będziecie mieli zbytnio dla siebie prywatności. Także będziecie chcieli pobyć troszeczkę może sami, gdzieś w osamotnieniu, ale to niestety nie będzie tak wyglądało, bo Wy cały czas będziecie mieli do Was ktoś, będzie miał cały czas jakieś pytania, prośby, no i będzie oczekiwał, albo oczekiwał będzie pomocy, także jutro będziecie po prostu przez innych ludzi otaczani, także jutro Wam samotność na pewno nie grozi. Jeżeli chodzi o pracę, to Wy w pracy jutro macie super dzień, super kartę na podejmowanie decyzji odnośnie pracy, o rozmowy o pracy. Macie naprawdę pozytywny dzień na działanie i wy wiecie, co macie po prostu jutro zrobić, abyście wyszli na pewno na tym z korzyścią. Jeżeli chodzi o, już Wam tutaj mówię o osoby, zaraz o samopoczucie. Samopoczucie jest dla Was, że Wy jeszcze macie poczucie, że Wy jeszcze musicie się czegoś nauczyć. Także tutaj, jeżeli macie taką potrzebę, że faktycznie musielibyście nad jakąś sprawą zgłębić swoją wiedzę, to Wy to jutro znajdziecie na pewno czas na to, żeby to zrobić. Moi drodzy, jeżeli chodzi o singli, single jutro nie mają zbytnio do pozytywnego humoru, jeżeli chodzi o miłość i związki. No i możliwe, że będziecie jutro tak z taką nostalgią troszeczkę trochę sobie tam popijać i smucić się, że po prostu no, nie możecie sobie spędzić czasu z Waszym na przykład partnerem, bo go nie ma. No niestety, ale na wszystko przyjdzie swój czas. Jeżeli chodzi o tutaj koziorożców i znaki, które są w związkach, no to karta jest bardzo pozytywna. Wy jutro macie super czas ze sobą, super wieczór, bez kłótni, z porozumieniem, no fajne karty. Co jest przed Wami ukryte? Przed Wami ukryte jest to, że musicie jeszcze nad pewnymi kwestiami popracować. Także to jest bardzo prawdopodobne, że tak jak Wy macie te poczucie, że musicie jeszcze się douczyć pewnych rzeczy. Moi drodzy, rada dla Was. Radą dla Was jest, aby tę wiedzę zgłębiać i budować nowe doświadczenia, aby ich mieć jak najwięcej w zanadrzu. Moi drodzy, dziękuję koziorożce za obejrzenie mojego filmiku. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania kanału, no i zapraszam do następnego czytanka. Teraz byczki, witam wszystkich byków serdecznie na czytaniu na 15 lutego, to jest wtorek. Karta dnia. Pasuję już dla Was karty, moi drodzy. Czytanie już teraz takie jak zwykle. Dobrze, tak samo zapraszam jeszcze, dopowiem, na czytanie miesięczne oczywiście, bo na miesiąc luty, bo one już na stronie też są. Dobrze, byczki.